piątek, 25 września, 9:26. To są komentarze giełdowe BossFX. Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłania krótkiej analizy technicznej odnośnie instrumentu futures na indeksy giełdowe. DAX znajduje się w rejonie 9635 punktów i o poranku umacnia się, wyraźnie się umacnia. Sesja została rozpoczęta od luki wzrostowej. Jej większościowe przykrycie nie spowodowało, że tutaj popyt się cofnął, wręcz przeciwnie, zaczął dominować bardzo, bardzo tutaj krótkoterminowo, co i tak nie zmienia takiego horyzontalnego rozstawienia DAX-a pomiędzy 9701 punktów, 9367. Mamy zatem na DAX-ie konsolidację, tak? Rzędu tutaj niespełna 340 punktów i dopiero wyjście z tego zakresu przyniesie istotniejsze zmiany na frankfurckiej średniej giełdowej. Zauważmy, że poprzednie dni przyniosły zdecydowaną przecenę tutaj niemieckiego indeksu do tego stopnia, że średnia w układzie H1 z 55 godzin opada, dynamicznie opada, prawie o nachyleniu tutaj 45 stopni do osi czasu. Poniżej tej średniej 22 zaczęła dzięki poradnej dzisiejszej zwyżce unosić się, co pokazuje, że korygujemy te ujemne dynamiki wyższe czasowo. Jeśli zatem kurs przełamałby opór 9701 punktów, a średnia ta szybsza przeciąłaby tą wolniejszą, to byłby to wstęp do rozwinięcia się korekty wzrostowej, ale z takim zastrzeżeniem braku zejścia poniżej 9701 punktów. Gdyż jeśli przełamujemy jakiś opór, większość wskaźników nastawia się na wzrosty, a kurs ponownie, już przełamany opór, ponownie przekracza w dół, to mamy tak zwaną negację, tak? Negację impulsu wzrostowego, co bardzo często tłumaczone jest jako ostatni etap struktury nieregularnej korekty wzrostowej czy nieregularnej formacji. I tak naprawdę z minimalnie wyższego szczytu, na przykład 9789 i 9801, można doprowadzić do kolejnych ponadprzeciętnych dynamik spadkowych. A to wybicie ponad średnie i próba ich przecięcia na wzrosty wtedy będzie tłumaczyło się po prostu jako dodatnie odchylenie od tendencji spadkowej, tak? Czyli za tak zwane zakończenie korekty wzrostowej, za tak zwaną górkę cenową, czyli low high mniejszy od poprzedniego low high, tak? Które można na przykład wyznaczyć na poziomie 10320 punktów, gdzie ustanowiony jest bardzo silny opór po ostatnim wystąpieniu tutaj Fedu, po decyzji Rezerwy Federalnej. Widać, że ta przecena na DAX-ie nie była tylko i wyłącznie tym spowodowana, ale także innymi negatywnymi zdarzeniami w spółkach tutaj z naszego kontynentu. Niemniej jednak wybicie górą już dałoby jakiś sygnał i wizję poruszania się w stronę 10320, natomiast wyjście poniżej 9367 kieruje DAX-a w stronę psychologicznych 9000 punktów, a w moim przekonaniu na nieco niższe wartości. Zerknijmy teraz na S&P 500. Również tutaj mamy horyzont 1938-1899, czyli typowa konsolidacja. Natomiast średnie z okresów 55-22 w H1 przyjmują znacznie korzystniejsze dla popytu dynamiki i zmiany niż dla DAX-a i z tego względu można by było bardziej odważnie oczekiwać, że kurs nowojorskiej średniej giełdowej będzie łamał opór 1938, tak? Jeżeli tutaj zostaną zachowane lokalne minima 1921-1919, to rzeczywiście można by było coś takiego założyć. A samo wejście w długie pozycje każdy już powinien tutaj indywidualnie dostosować do swoich parametrów oczekiwanego zysku w stosunku do zakładanego ryzyka. Natomiast trzeba odczytywać lokalne zmiany jako korektę wzrostową, która owszem może rozwinąć się w trend, tak jak to omawialiśmy dla DAX-a, ale zastrzeżeniem tutaj musi być rygorystyczne postawienie założenia, że kurs nie może spaść poniżej 1899,53. Z kolei dla Dow Jonesa scenariusz jest wręcz analogiczny jak dla S&P 500, przy czym horyzontalna formacja
jest zakreślona barierami 16, 2, 3, 9, 15, 9, 6, 1. Więc ruch w stronę 16, 6, 6, 4 albo w stronę 15 tysięcy punktów powinien być tutaj tworzony, kierowany w zależności od kierunku wybicia i potwierdzeń tego wybicia. No i na sam koniec zobaczmy, jak przedstawia się tendencja zależności dla EW20. Widać, że dzisiejsza luka wzrostowa po ranku redukuje w sporej mierze wczorajszą słabość, natomiast jest to tylko i wyłącznie korekta. Tak? Korekta, która widać utraciła lokalnie swój impet przy opadającej średniej z 22 godzin. Natomiast przebicie się przez 2100 punktów, przez opór 2106, 2108, takie przebicie powinno postawić jasno parametr, że zwrot już jest na tyle silny, i taka impulsywność będzie prowadziła do testu w stronę 2165 punktów, 2168, gdyż przyspieszenie wzrostów na tym etapie to taki brakujący element, a jego pojawienie się daje znacznie większą pewność, że rysujemy coś na wzór V-korekty. Bo przypomnę, tak jak w V-korekcie bardzo szybko mieliśmy budowane kolejne czarne świece spadkowe, tak jeżeli zakładamy tutaj taką hipotezę, że jest to V-korekta, to muszą tutaj kolejne świece wzrostowe bardzo szybko się pojawiać. Tak? Czyli mamy czas ewentualnie na godzinę, dwie przerwy, ewentualnie jakieś cofnięcie i spadek, ale jeżeli po tym okresie pojawi się kolejna wzrostowa, to już mamy tutaj jakąś podstawę do twierdzenia, że idziemy już taką układanką mocno jakby nachyloną w górę względem osi czasu. A w związku z powyższym przedstawiony wcześniej jakby argument dotarcia do 265-268 będzie prawidłowy przy zachowaniu wsparcia 2058-2060-62. W takim średnim horyzoncie nie ma co ukrywać tutaj, ta słabość na EW20 co jakiś czas dominuje i się odnawia, natomiast zerkajmy na średni z 55 i 22 okresów, one warunkują tutaj kreowanie tej słabości lub jej redukowanie, tak? Czyli performowanie w ramach jakiejś korekty wzrostowej. Na ten moment nie ma mowy o jakimkolwiek długofalowym trendzie wzrostowym, jesteśmy na niskich poziomach, zbyt mało przekształceń cenowych wystąpiło na wykresie, aby stwierdzić, że tutaj kurs EW20 już wszedł na jakąś ścieżkę początkową, jakiejś silniejszej fali odreagowania, więc po pierwsze, średnie przedstawione muszą być ustawione na wzrost. Po drugie, bardzo ważne opory 292-2201 punktów. To takie punkty zapalne, których przekraczanie dopiero będzie dawało jakiś wstępny sygnał do tego, że trzeba poszukiwać w kolejnych dniach, tygodniach wyższego dołka od ostatnich minimów nieco ponad 2000 punktów. Dziękuję za uwagę. Mówił dla Państwa Michał Pietrzyca.